Dzień dobry. Jeszcze się zalogować nie możemy. Oczywiście, że nie. Nowa kraina. No właśnie, po to tu jesteśmy dzisiaj. Nowa zawartość przeznaczona dla poziomów 55+. Oczywiście możecie dostać się detali wcześniej, ale na własne ryzyko. Występują tam otwory, mogą okazać się zbyt silne. Wejście znajduje się na wybrzeżu, w namiocie pod latarnią morską. Okej. Interesujące. Dobra, przerywamy. Przerywamy czytanie changeloga. Można się zalogować. Jej, co tu pododawali? Co to jest? Skiny premium? Aha! Darmowe, no to odbieramy. Ej, zajebiście to wygląda. Nie no, miazga. Dużo fajniej to wygląda. Za darmo jest skin zbroi. Przymierzymy go sobie w sumie. Cyk. No, powiedzmy, że całkiem. A pochodzimy sobie w nim po talii. Why not? Mapa się zmieniła, nie? To jeszcze zanim się to będzie tepać, to jeszcze sobie mapę zerkniemy. Jak to wygląda? Aha, okej. Lecimy na wybrzeże do Humboldta. Aha, jeszcze te średnia flasza życia, nie? Jest must have. A tu się wchodzi. Tak? Tak. Dobra, jesteśmy. Są questy. Dobra, na razie sobie tego questa odpuścimy. Sobie polatamy po tej talii. Popatrzymy, co tu mamy. Szukamy sobie znajdziek. O, znajdźka, mamy znajdźkę. Idziemy sobie. Tu jest kudłaty. I on ma tą wejściówkę na bossa, no nie? Okej, dobra, wywar przydarcia. No dzień dobry. Cześć. Idziemy zobaczyć. Czekaj, czy tu w ogóle jakieś moby będą do bicia, bo tu widzę, że już ludzie napierdzielają. Z tego, co czytałem w część logu, to coś tam ma być. Tak, ale nie, chodzi mi o to, czy będą do bicia w takim sensie, czy nie ma tu takiego wysypu ludzi. A, że tak. No to możliwe, że z początku może być taki problem. My mają 7 KHP, ten ma 5. Nie no, fajnie to wygląda, podoba mi się. Zobaczymy tą plazmę też. Cóż to takiego? Ale ładne mają animacje. Fajnie się tak teleportują. O, gracz cyk dobił 50 poziom. Gratulacje, jeżeli jesteś na streamku. Jeżeli jesteś nowy i chciałbyś zacząć swoją przygodę w Broken Ranks, zapraszam do rejestracji z mojego linku w opisie. Dzięki niemu dostaniesz kilka bonusów i przy okazji mnie wesprzesz. Miłego oglądania. A tu jest znajdźka. Tu jest co? Nie ma tu nic interesującego, okej? Okay. Tak, idziemy na bossa z Kuzujem zaraz. Zobaczyć, cóż to takiego. Bardzo mnie ciekawi ten boss. Mnie też właśnie. Ale troszkę jednak mnie boli, że zmienili na Yggdrasilu i Draugulu. No, trochę tak. So, jeszcze pochodzimy sobie po tej lokacji, poczekamy na Kuzuja, bo ty czekasz, aż ci się zaktualizuje, tak? Tak. Dobra, to ja tu pochodzę jeszcze i sobie popatrzę, co tu mamy. Zatukujemy sobie też to. Zobaczymy, co to jest. O, fajnie to wygląda. O, i ogonem napierdziela. A co to za jakieś kurwa bursuki? Burkany pręgowane. Tu jest biała dzielnica. To idziemy sobie. Aha, to jest instancja bossowa już. Okej. Okay. Dobra, tu się wchodzi na instancję. A, czyli jest wyzwanie? Tak, jest, jest. A jakie tam tropy idą? No nie wiem, zobaczę. Te lęku, czy... Zobaczę, no pójdziemy sobie harda, nie? Od razu. Najwyżej będzie śmiesznie. Tak, lęku, 25. Chyba, że pójdziemy zwykłego, zobaczymy po prostu ta instancja i potem się no pójdzie tak, harda. Ja bym najpierw poszedł z zwykłego, zobaczyć co to w ogóle jest, jak to bije i co tam się dzieje, a potem harda jakiegoś bym wlazł, jeżeli to by było ciekawe. I tu kolejna znajdźka, a tu się bierze jakieś slecko, tak? Darmowe, czyli dobre. Ja już latam w tej zbrojce, tak. Nie pasuje ni chuja, ale sobie latam w niej. Mówię, na zwiedzenie talii w sam raz. Dobra, ja idę ten wywar kupić, tam stoka i 5 małych flasz jakiś jest potrzebne na ten wywar. I w sumie to jeszcze przerzucę tego golda, tak żeby zobaczyć ile z tego golda poleci. Już tam idę pod instancję. A jeszcze buffa zabiorę. Zabiorę sobie na golda i zobaczymy jak to będzie z buffem na golda. Czy tobie zabrał też wywar, czy tylko zabrało mi? Tylko tobie chyba. Aha, okej, okay, czyli to będzie, zasadzie... to będzie tak, składkowe, no, to spoko. W sumie coś... Pokroju Tarula pewnie. Coś bardziej jak DZ. Zresztą perłę no, możesz kupić za 100 000? No w sensie, że składkowe, że tam jedna osoba wprowadza. Ciekawe, czy tu coś ukazuje. No to jest dobre pytanie. Ciekawe, czy wyrzuca z instancji. No to się później sprawdzi. Ale myślę, że nie. Myślisz, że na tym poziomie raczej nie? Raczej nie. Chociaż wieża niby wyrzuca. O, truta. Moje lubiane. Odpowiedź za piątką przy bosie. To git. Fajnie zobaczyć coś nowego, nie? No nareszcie. Polatamy sobie. Aha, nie polatamy sobie, nie można tam wejść, okej. Okay. No powiem tak. Z czyszczenia żadnego golda nie ma, więc może boss coś odda. I ciekawe ile. O ile coś odda. Teraz tylko patrzeć, czy jakiś drop już jest na ser. Fajnie było zdropić na od razu pierścionek i mieć pierwsze pierścienie na serwerze stali. A w ogóle co to ma być dokładnie za pierścionek? Chyba resowy. Pójdziemy sobie tam dołem i sobie zobaczymy co tam jest też, co? Czy nie czyścimy wszystkiego? Nie no, możesz iść tutaj, ja bym się porozglądał po tej instancji. Tu jest znajdźka. O,
Tam jakaś piątka taka ciekawsza stała. Autorski brutal. 12 KHP. No ale tu już cię chwycę na ochro. Boss ukazuje jak coś. O, dobrze wiedzieć. Dzięki. 59k golda z bossa plus expo całkiem spoko. No to dobrze. Taki trochę tasam, tylko że słabszy i większy. Czy tu jest sens tutaj w ogóle podchodzić? No tam u góry niby znajdźka jest, ale... No to idziemy potem znajdźkę. Nawet przyjemna insta? Na początku na pewno będzie przyjemna, bo jak wchodzisz coś nowego, to zawsze na początku jest przyjemnie, nie? Kwestia tego, jak już się tak będzie to farmić więcej, to jak to będzie wyglądało, czy dalej to będzie tak przyjemne, czy niekoniecznie. Ale powiem ci, że jak wejdziemy na harda, to te brutale mogą być niebezpieczni. No, to one mogą być ciężkie. Znaczy, no może nie ciężkie, ale... Mogą przykurwić dobrze. A tu już jest boss, okej. Okay. O, srebrna obrączka. 150k, nice. I tam się wychodzi? Gdzie, że za bossem, czy gdzie? No nie, no tutaj masz już tego bossa, poczekaj, ale co jest, jakaś... co jest tam po prawej? A tu jest już wyjście, to co tam jest niżej? Idziemy tam najpierw niżej, co? Aha. Sobie... Chyba, że tam nic nie ma. No to się przekonamy, nie? Okej, ciekawe, czy te utory będą silniejsze. A za tą piątką jest odpoczynek. W sensie, że za tą przy bossie, czy...? Fajne grupki, bo po 15k dają i nawet w sumie może się opłaca to zbijać wszystko. A, że te piątki, tak? Bo z tego, co ubiliśmy teraz, to chyba nie mamy ani jednego golda. Jak się wywalasz na iście, to zostajesz na iście. O, dobrze wiedzieć. Info to... potwierdzone. Happy już fikołka zaliczył. Patrz, jak to zajebiście wygląda teraz, jak się przymierza skiny. Jezus, przyjemnie się te skiny ogląda, nawet niektóre skiny dużo zyskują, że można je tak obejrzeć. Na przykład skin, którego bym chyba w życiu nie kupił, teraz mi się podoba. Już ktoś tarczę ma. Oho, tarcza co daje resy? Resowa tarcza? Daje 154 HP, 43 many, 51 kondycji, siecz nabuchowe kłute po 35 około. Ogień, zimna energia po 15. Taka tarcza coś typu jak item z Zeta, tylko że tarcza. To będzie zajebista tarcza dla ryca tak naprawdę do długiego poziomu. Ja myślę, że Karapex może być skipowany. No pewnie tak. Przecież jak zrobisz tą tarczę z resami na gold, na golda, to ja podejrzewam, że i bez killa na tarulę będziesz wchodził. Masz na PW. No dobra, pokażę wam. W sensie, no nie mamy jej wyglądu, nie? Ale tak wyglądają jej statystyki. No, ale nie spodziewałem się, że zrobię kiedykolwiek tarczę z resami. Ej, 41k mam. O, 40... No, ja dostałem 40. No to spoko. Ludzie piszą, że ten pierścionek takie gówno, że ryby zostają, ale chyba kurwa zapomnieli, że to jest pierścionek na 60 poziom. Ale wiesz co, to nawet ryba na 60 levelu jest lepsza. No chyba, że sobie go zrobisz wyżej. No ale to w sumie na 55 levelu to nie zrobisz w sumie tego na G3. No dobra, ale też spójrz na to, ile trzeba odłamków władować ten pierek, żeby on był lepszy. A tak to kupujesz sobie rybę, wbijasz ją na... next level i masz praktycznie to samo. No tak, dlatego mówię, że ludzie chyba się trochę... Że no już 55 level nie uzbiera ci tyle odłamków, nie? To ma 110 levele. Znaczy 110 i setne. Dobra, to ja życzę powodzenia 55 levelem, które będą to zbijać. O kierwa. Ludzie liczyli, że debuffki na 120 będą to nosić jak karata. No tak. No ale drifa ani orbów nie wsadzisz w RIB, to też prawda. Dobra, bijemy to, co? Też... No tak, ale też pojemność tego nie będzie za wysoka i do tego jeszcze trifów tego jakichś strasznie dobrych nie wsadzisz, prawda? No... O kurwa, ale zajebiście to wygląda. Dobra, jak to ukazuje, to dam kropkę, bo to kurwa na 17% czasami potrafi ukazać. Ładnie wygląda to. Zajebiście wyglądają te moby. Podałem się ten gość z dwoma toporkami. To jest coś, co mogliby zrobić. Nowa profesja posługująca się dwoma po prostu mieczami i toporkami. Taki tancerz w ostrzy jak w Margonem. Może bardziej coś w stylu jakiegoś odłamu barbarzyńcy? Coś w tym stylu? A, czyli respisz się tak jak na przykład na żabce. To go hard. Teraz ty nas wprowadzisz. A gdzie ten wywar się robi? A, to ty nie masz wywaru. No dobra, to mnie wrzuć. To ja wpuszczeń mi najwyżej oddasz. Jakoś się nie zmieniły mocno. Dwa razy więcej HP mają. Żeby wejść na instancję, musisz zrobić tam w podziemiach. Jak wchodzisz na instancję, to jesteś od razu w instancji. Tam jest taki NPC, który się nazywa Kudłaty. Potrzebujesz 100k i chyba 5 średnich flaszek. I on ci daje wywar, który ci pozwala tu wejść. Nie no, instancja zajebista. Mi się wydaje, że naprawdę dobra instancja. I fajnie, że jest zapchaj dziura, to brzmi tak pejoratywnie, ale chodzi mi o to, że jest ten, w końcu ten przedział jest zagospodarowany.
I te itemki też dużo zmienią. Przecież wcześniej się do Karapaksu latało w tarczy z duszek, z duszków. Tak, 5 małych flaszek, przepraszam, 5 małych flaszek, faktycznie. Weź się silnij, żeby cię to nie wysadziło z butów, bo będzie wstyd. Mhm. 5 małych flaszek, faktycznie. Średnia flasza jest potrzebna, żeby wejść na instancję, na lokację. Oni coś z Ivrą zrobili, czy źle słyszałem? Tak, zmienili w Ravula, że już teraz nie wchodzi się małymi flaszkami, tylko średnimi, a na Draugula nie średnimi, tylko wielkimi. Tarcza na 60 lepsza niż Karapax? No ja mówię, w tarczy z tej instancji będzie się wchodziło Tarula, bo tarcza z resami, robisz G3, nawet no nie G3. To będzie aktualnie tak jak z tym, tak jak z karwaszami z Fio. Ludzie powkręcają sobie na G3, poulepszają na plus 10 w HP czy tam w cokolwiek innego i będą mieli item. No Tarula będzie się latało w tej tarczy. No odpierdol się ode mnie. Ja pierdolę. Kosyć, ja mówiłem o wstydzie. To było na normalnej instancji. Nie, powiedziałem to przed tą grupką. Weź się silni, żeby wstydu nie było. Nieprawda. No bo zamiast w ciebie to idą we mnie. Ja tu jestem, żeby bić damage, a nie żeby stać. Dalej ciebie katują. To... I po 500 ci biją, bo ty bez resówek jesteś, podejrzewam. No resa nie brałem, bo nie sądziłem, że to będzie aż tyle biło. Ale powiem tak, jeżeli 80 tej wejdą w takim eku... No i ja się wyjebię teraz. Tak. Chyba, że nie, może zbiernik nie będzie tyle biło. Dobra, a jednak. Trzeba po prostu w pierwszej wywalić tego gnoja, co. Nie wyzywajcie, że jestem bambikiem. Ale kurwa, to bije. Po prostu nie. To na, ta instancja na hardzie bije porównywalnie do mobów na Tarulu. No tak. Spojebane. Aha, tu już jesteś out of conda. Interesting. Tak, truta, no co poradzisz. No właśnie. Mój największy wróg. Dałeś wycieczkę, czy nie? Nie, kamikami na kurwa. A mogłeś sobie dać wycieczkę w sumie. No dobra. I teraz już. Chociaż nie, to ciężko z krwawki nie weźmie, nie? No raczej nie. Aha, podobijane. 6 ataków na 40% nie weszło, 1 na 20 wszedł. Och, roryca, Ja nie wiem, o czym mówisz. No kuzu, ja pasuję ta klata. No ale ja ją po prostu sobie założyłem for fun. Jakbym ściągnął skina z Iraku i z Arhautów, to też by mi pasowała. No mi tak właśnie średnio, mi się wydaje. Powiem tak, żeby to mi pasowało, no to tam pamięć, Kronosta i jeszcze git. Ale te z Iraki i Arhauty musiałbym chyba zmienić. Ale na pewno bardziej pasuje niż do tego mojego skina. Cześć, zrobimy ataki klonów. No dobra, idę. No teraz im się popierdol i nie będę wiedział kogo i bić. Bez plan. Okej, okay, ty musisz zdefić, czy ci się to podoba, czy nie. Ile to ma HP? 27k. No to już sporo. 300 z obszarówy. 400, okej. Okay. No to jeszcze holmy ma. No to już holmowało wcześniej, na instancji. A to nie widziałem. Tu może być ciekawe, ta wymaga pierwsza. A, zarzucę sobie amok. W sumie ta tarcza to jest taki garnek, tylko że jeszcze do tego ma kondycję i manę. Mhm. No już mówię, zdebufuję ci na przyszłość, a tak poszedłeś w tego. Myślałem, że będziesz dobijał dół. Nie, tego to jakiś tam randomowy atak przejdzie może akurat. Akurat nie. No to akurat później przejdzie. Zobaczymy, jak to będzie działo z tymi swoimi ukazami. O, 60 HP. O kurwa no, tu już jest wysoko, tu się chyba bardziej tego Thermomixa opłaca ubić najpierw. Nie wiem, czy przeklikałem Thermomix. To jeszcze fariduje. Walnąłem mu 4k. Ja mu wrzucę miarę. Ty weź wyjeb tych dwóch. Excalibura i ten Thermomixa. Dobra, to ładnie zeszło. To chyba najgroźniejszy już ubity. A to jeszcze podchodzi. Okej. Okay. Dobra, się wykrwawi. Ale ja chyba też. Jak tak dalej pójdzie? Uciekać? A nie wiem, jak chcesz. Ja ci zrozumiałem, uciekaj. Ja w teorii też ucieknę, bo... Aha. Nie... To ja nie uciekłem. Ja daję na 4p, więc może też nie ucieknę. Chyba, że ukaże mnie. O kurwa, 600? Dobra, uciekłem. Może mnie nie wybombi. Uciekłem? Tak. A, git. Ciekawe, ile z tego harda będzie psycho. No tak, to z grupy dostawaliśmy po około 100. Dodali teraz, że pokazuje, ile masz na drifie łącznego doświadczenia. Mhm. Jakie drify tu dropią? Tu chyba będą bi tylko dropiły. Ale nie wiem, musiałbyś zobaczyć przed instancją. A, teraz ładnie siada. 700? No jakoś pizdę dostałem w łeb. 700 taka. Czemu nie? Ale chyba wolę, że podchodził niż ukazywał. Też tak myślę. To jeszcze fariduje. O ciul, dobra. Dobra. No dawaj dropa. Ale on śmiesznie się rozpada. Aj, mieliśmy dropa. Nie, 1500 psycho. No nawet nieźle.